indywidualny interes, ale nie na tyle daleko, żeby go później nie poprawił Peter Prewc. Ale on nie może kalkulować. Nie może, no właśnie, na tym polega cała zabawa. Prawie 106 kilometrów i jest kolosalny rezultat. Ponad 240 metrów. A więc jednak można było skoczyć, tak jak się spodziewałem, 240 metrów i zrobił to Jurij Tepesz. Nowy rekord życiowy. Do dziś to było 237,5 metra, a teraz 244 metry. O, genialny skok, 5 not 20-punktowych, a więc coś niesamowitego, co prezentuje tutaj w Planicy Jurij Tepesz. Wygrywał tutaj w przeszłości jeden konkurs, no teraz pewnie nie wygra, ale zaprezentował się fenomenalnie. Odżył Werner Schuster, podszedł do Łukasza Kruczka uśmiechnięty, ponieważ to zaczyna stwarzać sytuację, w której jeżeli przegra z kimkolwiek Peter Prewc, to wtedy jest szansa na to, że będą mieli jednakową liczbę punktów i Prewc, i Freund, i wygra Freund większą liczbą zwycięstw. Ale tylko wtedy, jeśli by na drugim miejscu był Prewca, na siódmym był Severin Freund. A tak się może ułożyć. Oczywiście nie zabierajmy Prewcowi szansy i patrzmy na rywalizację sportową, a nie kalkulację, dlatego że to się za chwilę wszystko wyjaśni. Jurij Tepesz prowadzi z nowym życiowym rekordem 244 metry. Wczoraj skoczył 237,5, dzisiaj 244 i za moment Runevelta. O, wielkie brawa dla Jurija Tepesza. Tata ma powody do zadowolenia. Rzeczywiście zaprezentował się Jurij tutaj genialnie, zarówno w pierwszym